Cześć, witajcie na kanale mtbxc.pl. Dzisiaj będziemy kontynuować temat opon. Tym razem powiem Wam o oponie CST Jackrabbit. I to jest opona, którą tutaj możecie zauważyć. Tak sobie ona wygląda. Bieżnik może Wam też pokażę mniej więcej. Jak widzicie, to jest opona, której już trochę pojeździłem. I na rowerze opowiem Wam już o tej oponie trochę więcej. Jeśli chodzi o sam bieżnik, to jest takie moim zdaniem skrzyżowanie trochę. Jeśli znacie Kendę SBE na przykład, to jest taka troszeczkę grubsza Kenda SBE z troszkę grubszym bieżnikiem. Coś tak pomiędzy Kendą SBE właśnie, a Kendą Karmą, o, na przykład z wyglądu, ale zachowuje się troszkę inaczej. I o tym sobie zaraz powiemy właśnie na rowerze. No i zgodnie z obietnicą już jesteśmy na rowerze. Jedziemy sobie na kołach założone opony CST Jackrabbit. W sumie jeszcze może Wam dodam, że mówiłem o podobieństwie do opon SBE, do opony Kenda Karma. Trzeba też powiedzieć, że to jest bardzo, bardzo zbliżony bieżnik do Maxxisa Icona. I tak prawdę powiedziawszy, to ta opona się zachowuje właśnie bardzo podobnie do Iconów. Szybka opona, dosyć uniwersalna. Fajnie trzyma na takiej suchej nawierzchni. Można ją sobie też stosować do jakichś takich bardziej szosowych treningów. W sumie to używam już tak z 2-3 miesiące do takich właśnie uniwersalnych, do takiej uniwersalnej jazdy. I cały czas ją stosuję tutaj na tych moich bydgoskich okolicach. Sprawdza się naprawdę super. I pewnie przy niej dosyć długo zostanę. No i czas na małe podsumowanie tej opony. Ale zanim to zrobimy, to oczywiście waga. No i sprawdźmy, ile sobie waży ta opona. No i wychodzi nam 738 gram. Waga tej opony wskazuje na to, że jest mniej więcej 100 gram cięższa od opony Maxxis Icon w jej najdroższym, najwyższym modelu. Ta opona kosztuje mniej więcej 100 zł. Czyli jest też mniej więcej o stówkę tańsza niż właśnie opona Maxxis Icon. A tak naprawdę, jeśli chodzi o bieżnik i właściwości tej opony, to jest bardzo, bardzo zbliżona. No oczywiście tutaj my możemy się przyczepić do wartości TPI, która tutaj wynosi 60, a w najwyższym modelu Icona 120, ale całkiem jest to i tak dobry wynik. To, co jest najciekawsze dla mnie, to, że tą oponę mamy tutaj w wersji 29x225 i takiej wersji nie znalazłem nigdzie, ani na stronie dystrybutora polskiego, ani na stronie producenta, ani też w żadnym w sumie sklepie, więc nie wiem, czy to jest jakiś unikat, czy coś takiego, może. W każdym razie no, bardzo fajnie się zachowuje, a kupić można tą oponę w wersji 29x21. Jak dla mnie, bardzo fajna, uniwersalna opona i może być ciekawym rozwiązaniem i alternatywą zamiast właśnie Icona czy Kendy SBE. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Jeśli Wam się podobało, to pamiętajcie, łapce w górę, możecie też zostawić subskrypcję, a już niedługo więcej filmów, w których będziemy pokazywali opony. A na dzisiaj to już wszystko. Dzięki za uwagę. Cześć!